Przedstawiamy dzieło wybitnego polskiego artysty plastyka Feliksa Topolskiego, zatytułowane The London Symphony Orchestra at Royal Albert Hall z lat 70. Pracę bardzo charakterystyczną dla tego artysty. Topolski, malarz, rysownik, karykaturzysta, ilustrator, studiował na warszawskiej ASP u Tadeusza Pruszkowskiego. W 1935 roku wyjechał do Londynu, gdzie z powodu wojny pozostał aż do śmierci. Szybko zdobył uznanie m.in. ilustracjami do sztuki George'a Bernarda Shawa. W czasie II wojny był korespondentem wojennym. Dokumentował rysunkami bieżące wydarzenia, m.in. walki wojsk brytyjskich, konwoje do Archangielska, drogę armii Andersa, wyzwolenie obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen czy proces norymberski. Po wojnie nadal wiele podróżował, portretując konflikty wojenne, ale też malował prominentne postaci brytyjskie, w tym królową Elżbietę II i innych członków rodziny królewskiej. Przez kilka dekad rysował też słynną kronikę, w której przedstawiał najważniejsze wydarzenia światowe i postaci, m.in. Herberta Wellsa, Greena czy Churchilla. Był znakomitym portrecistą. Swoich modeli rysował z pewną przesadą, niemal w karykaturalny sposób, a jego styl był pełen energii, co widać w prezentowanej pracy. Używał na ogół ołówka, kredki i tuszu. Od połowy lat 70. rozpoczął pracę nad swoim największym, a zarazem ostatnim dziełem, Memoir of the 20th Century, będącym plastyczną kroniką XX wieku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu grafiki artystycznej.